GBP USD, taki fiolecik, jest tutaj na górze. Czyli szczyt sprzed 2 tygodni, mamy tam fiolet, taki właśnie z godziny 17, i mamy, co ważne, sky blue, do którego nie dojechaliśmy. Jeżeli zdarza się, to już mówiłem to też w innych filmikach, jeżeli zdarza się coś takiego, że nie dojeżdżamy do poziomu sky blue, to bardzo często jedziemy wybijać stop lossy, że trzeba się po prostu dopakować, żeby taki poziom wybić. No i teraz może być tak, znowu, jest to, zawsze tak po prostu jest, jest to pewien domysł, że możemy spaść do sky blue, tutaj w te rejony, bo to jest poziom, który na GBP USD wisi, ten tutaj na dole. Patrząc na Australijczyka i na pewne analogie, które się pojawiają również na innych instrumentach w związku ze sky blue, zjazd tutaj w te rejony i potem odbitka, no właśnie, do tego poziomu, czy od razu wybicie tego poziomu wyżej, moim zdaniem jest bardzo, ale to bardzo prawdopodobne. Spójrzmy jeszcze sobie na poziomy red. Do redów nie dojechaliśmy, dojechaliśmy co najwyżej do poziomów red zeszłego tygodnia, tak, tutaj, ale tak jak i w poprzednim tygodniu, mieliśmy reakcję, ale ta reakcja była w okolicach redów, jakby tydzień w tył. I teraz, jeżeli mielibyśmy, możemy sobie zrobić taką mini estymację, skoro wiemy, że tu jest sky blue, to możemy przyjąć, że z jakimś prawdopodobieństwem rynek powinien się utrzymać w tych ramkach wyznaczonych przez sredy. I teraz, jeżeli przyłożymy sobie, no tak mniej więcej, zobaczymy, gdzie ta cena się będzie koło południa znajdowała, ale tak mniej więcej, przyłożymy sobie taki kwadrat w dniu dzisiejszym, no to wiemy, że potencjalnie nowe poziomy red mogą być właśnie tutaj w tych okolicach na sky blue, mogą być redy na przyszły tydzień. Czyli gdyby się okazało, że w godzinach popołudniowych pojawią nam się redy, no właśnie, w tym rejonie, a podczas newsów rynek by zaczął pikować w dół w tym kierunku, na przykład i dzisiaj bądź jutro pojawiłbym się w tym rejonie, no to reakcja na takie sky blue mogłaby sugerować wzrosty. Bo mielibyśmy reakcję na redy, czyli na tygodniowe wsparcia, jednocześnie mielibyśmy rozliczenie zaległego poziomu sky blue. To jedna z takich moich analiz, nie wiem jak to nazwać, wizji, koncepcji do zrealizowania. Także w zależności od tego, co się będzie działo, no to to są na pewno istotne punkty, w których warto podejmować decyzję. Tu mamy jeszcze sky blue z wczoraj, czy sprzedwczoraj, które wciąż czeka na swoje rozliczenie tu. Tam to jest poziom, który jest do rozliczenia, ten. Nie dojechaliśmy do niego, trochę zabrakło, więc pytanie, czy zaliczymy i się odbijemy, czy spadniemy i będziemy do niego znowu zagrywać. Konsekwentnie warto realizować jakby strategie te statystyczne, czyli małe pozycje i gramy sky blue, reakcje na sky blue, sky blue X, gramy dojścia do poziomów fiolet z godziny 17, no i gramy dojścia i reakcje do fioletów w zależności od tego, czy jesteśmy pod czy nad i na jakim instrumencie, w sensie czy mamy USD z przodu czy z tyłu.